Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Światowe Dni Młodzieży oficjalnie rozpoczęte, do Krakowa przybyły tłumy młodych z całego świata, aby wspólnie przeżywać te wyjątkowe rekolekcje. Polska i Kraków cieszy się Wami, mówił do młodzieży zebranej na krakowskich Błoniach ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Światowy Dzień Młodzieży 2016 rozpoczęty. Na to wyjątkowe święto młodych przybyła młodzież z całego świata. Polska i Kraków cieszy się Wami. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. Obrazy z ich wizerunkami zostały umieszczone po prawej stronie ołtarza po obu stronach krzyża. Światowe Dni Młodzieży zainaugurowała uroczysta Eucharystia na krakowskich Błoniach. Przewodniczył jej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Przybyliście ze wszystkich kontynentów i narodów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa naszego globu. Przynieśliście ze sobą wiele doświadczeń, nosicie w sobie wiele pragnień, mówicie wieloma językami, ale od dziś wszyscy będziemy ze sobą rozmawiać językiem Ewangelii. Już dziś do młodzieży dołączy Ojciec Święty Franciszek. To wyjątkowe święto młodych z całego świata będzie transmitowane na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Kraków dosłownie opanowali młodzi ludzie z całego świata. Dziś dołączy do nich Ojciec Święty Franciszek. O szczegółach i atmosferze, jaka panuje w stolicy Małopolskiej, chociaż dziś można śmiało powiedzieć stolicy młodych ludzi z całego świata, ojciec Piotr Detlaff. Wielkie święto Młodego Kościoła w Krakowie trwa. 31. Światowe Dni Młodzieży. Nasze studio telewizji Trwam, znajduje się w samym sercu królewskiego miasta. Obok naszych kamer przechodzą ludzie młodzi z całego świata. Oni dzisiaj już od godzin porannych uczestniczyli w katechezach głoszonych przez pasterzy Kościoła Powszechnego w poszczególnych parafiach. Później msze święte sprawowane w językach narodowych. Rozmawialiśmy także na ulicach miasta Krakowa z ludźmi młodymi, którzy przybyli do Krakowa z Rosji. Na Światowe Dni Młodzieży przyjechała również grupa z Rosji, ogólnie można powiedzieć, że z Orenburga, wraz z siostrą Marią są tutaj z nami. I pierwsze pytanie, jakie pierwsze wrażenia z tych pierwszych godzin tutaj spędzonych w Krakowie? Pierwsze spotkanie to rzeczywiście ogromne przeżycie, bo jest bardzo dużo osób młodych, którzy przyjechali też, żeby spotkać Pana Jezusa tutaj i doświadczyć takiej wielkiej radości z bycia tutaj razem we wspólnocie takiej w ogóle całego świata. Młodzi przyjechali, my też dołączamy naszą malutką grupą w ten wielki tłum. No na pewno w takim celu uwielbienie Pana Boga i przede wszystkim z naszej grupy tu słyszałam głosy, że to jest spotkanie z papieżem. To też jest takie oczekiwanie, pragnienie wielkie i takiego bycia razem i doświadczenie. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Dziś dużo zwiedzaliśmy, zobaczyliśmy wiele miejsc i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechałam tu, żeby umocnić wiarę, poznać wielu przyjaciół, doświadczyć czegoś pięknego i oczywiście spotkać się z papieżem. Сейчас немножко размечтаем все. Если ты бы встретила лично папу римского, если споткала бы папежа, что бы ему сказала? Не знаю, я бы упала в обморок. Певне бы замдлала. То в ogóle не до воображения. Я не знаю, даже это вообще так не представляемо.
Poprosiłabym o jego błogosławieństwo. Reszta, aż co podoba ci się w Polsce? Sobie w Polsce? Ой, нравится все. Нравятся люди. Они не такие, как в России, совсем. Они всегда с тобой здороваются, даже если ты не Podobają знакомый. Mi się ludzie, są bardzo otwarci, uśmiechnięci. Nawet obcy podchodzą do siebie i z uśmiechem się pozdrawiają. Говорят, если ты чихнул, говорят тебе на здоровье. Вот такие приветливые люди, очень это нравится. Jakie są twoje oczekiwania? Czy coś może zmienić się w twoim życiu po tym spotkaniu? Myślę, że tak. Przyjechałam tu po to, by na nowo odkryć swoją wiarę, aby pomodlić się w tych świętych miejscach z papieżem i wszystkimi pielgrzymami. Mam nadzieję, że oni pomogą mi odkryć w sobie siłę do wyznawania wiary. A jeśli ty spotkałabyś osobiście papieża, co byś mu powiedziała? Rozłączyła nas jesteśmy, dobra? Odliczaj ja do końca materiału. Ja bym poblagdarila jego za to, że on... Podziękowałabym mu za to, że modli się za nas, ponieważ papież bardzo troszczy się o cały Kościół, o każdy kraj i o każdego z nas. Chciałabym przytulić papieża bardzo mocno i pomodliłabym się za niego. A jakie ожидания у тебя? A jakie są twoje oczekiwania? Zatem сюда приехала. Я хочу укрепить свою веру, и когда будет литургия с Папой Римским, мне Chcę umocnić się w wierze, pomodlić się w szczególnych intencjach razem z papieżem, poznać nowych ludzi i zobaczyć Polskę. No można передать тоже привет. A teraz można kogoś pozdrowić. Друзьям или близким. Мама, я люблю тебя. Мамо, bardzo cię kocham. Dziękuję ci za to, że mogę tu być. Będę o tobie pamiętała. Proszę powiedzieć coś na temat wiary w Rosji. Jak ta wiara jest wyznawana? Czy jest łatwiej, czy trudniej niż w Polsce? No na pewno jest z jednej strony może łatwiej, z drugiej strony trudniej, ale to jest tak, wiara się umacnia w takiej malutkiej wspólnocie parafialnej, bo w sumie nieliczna jest parafia, tam w niedzielę może być z 80 osób. I wszyscy się znają i w sumie to jest takie... No, odczytuję to jako bardzo pozytywne, bo każdy może się zatroszczyć u każdego, jeśli kogoś tam nie ma, to zawsze jakieś to zainteresowanie jest tymi osobami, które gdzieś tam można powiedzieć, że znikają. A z drugiej strony to znamy się po imieniu i umacniamy, otaczamy modlitwą. W sumie każdy za każdego się modli, tam nieraz jest losowanie takiej modlitwy. Także to jest takie w sumie mała wspólnota takich pierwszych chrześcijan. I to jest takie bardzo pozytywne, ale jesteśmy w dużym mieście, 700 tysięcy i jest jeden kościół parafialny, w sumie katolików, w niedzielę tam, no można w święta, 150 osób. Także to jest malutka w sumie garstka i są tam nas cztery siostry zakonne i dwóch ojców. Także w porównaniu na skalę miasta to jest niewielka liczba osób. I to jest na pewno trudne, bo tak cały świat wokół nas to nie jest takie, że to sprzyja umocnieniu wiary. Tam nie podtrzymuje się jakichś naszych tradycji katolickich, także to jest na pewno trudne. Ale jest nadzieja, bo otwieramy nasz kościół, spotykamy wszystkich ludzi, którzy przychodzą do kościoła, szukamy różnych sposobów, żeby głosić Ewangelię, docierać do tych, którzy przychodzą z pytaniami, może nie tylko o wiarę, ale takie różne pytania zadają, albo po prostu popatrzeć, zobaczyć, jak jest w kościele i tak dalej. I tak się nawiązuje pierwszy kontakt. A jak w Rosji właśnie ogólnie, jaki jest klimat do wyznawania wiary w ogóle chrześcijańskiej? Jakie są relacje z państwem? No na pewno jest, nie ma zakazów jakichś, tak, także każdy kto chce, to może przyjść spokojnie do kościoła albo szukać jakichś sposobów, możliwości, żeby szukać Pana Boga. Także nie ma takiego zakazu. Z prawosławnymi, no w sumie mamy dobre relacje ogólnie w całym państwie. Są jakieś różne spotkania modlitewne wspólne, nas w parafii też, albo w innych parafiach też. Także jakieś obozy, znaczy obozy to są kanikuły z Bogiem, się organizowane w tych też takich wakacyjnym czasie uczestniczą dzieci, nie tylko z rodzin katolickich, także prawosławnych. I też przez Caritas, przez taką działalność, którą docieramy do ludzi potrzebujących, to też jest jeden z sposobów takiego, nie wiem, wzajemnej pomocy, nie wiem, głoszenia. Takich nawiązanie relacji z innymi i służenie tym wszystkim, którzy potrzebują.
Kraków, cała Polska, młodzież z całego świata czeka na przybycie Ojca Świętego Franciszka. Już o godzinie 16:00 ceremonia powitania na lotnisku imienia Świętego Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Później oficjalna ceremonia powitania na Zamku Królewskim na Wawelu. I około godziny 21:00, z tego co wiemy, Ojciec Święty Franciszek pokaże się w oknie, tym słynnym oknie na Franciszkańskiej 3 w rezydencji biskupów krakowskich. 18:15 studio telewizji Trwam. Tutaj z centrum Krakowa gościem między innymi naszego programu będzie prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło. Dla informacji dnia z Krakowa ojciec Piotr Detlaff. Za relację. Dziś w krakowskich Balicach wyląduje papież Franciszek. Czekają już na niego tłumy młodych ludzi z całego świata. Już za chwilę będziemy wszyscy razem mogli uczestniczyć w mszy świętej otwierającej Światowe Dni Młodzieży! Światowe Dni Młodzieży to dla milionów ludzi z różnych zakątków świata wyjątkowy czas. Czas, w którym doświadczają wspólnoty, jaką jest Kościół, i spotykają się z żywym Jezusem. Młodzież, czując się razem, razem wyznając swoją wiarę, tę wiarę swoją umacnia. Umacnia wiarę i w niektórych nawet, chociaż ta wiara słaba, może w takich sytuacjach ożyć. Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II, kiedy w 1984 roku zaprosił on do Rzymu młodzież. Wszyscy w Kurii Rzymskiej powątpiewali w powodzenie tej inicjatywy, ale Ojciec Święty zawierzył wszystko Panu Bogu. I zrobił pierwsze takie spotkanie z młodzieżą akademicką z Rzymu i o dziwo, ku zaskoczeniu wszystkich, bardzo dużo młodzieży przyszło. Od tego czasu co 2 lub 3 lata w wybranych miastach na świecie odbywa się to wielkie święto młodych katolików. Podczas tego wydarzenia młodzieży towarzyszą 2 symbole. Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego, Salus Populi Romanii. Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie w 1986 roku. Następne spotkania, zarazem pierwsze, które odbyło się poza Rzymem, miało miejsce w 1987 roku w Buenos Aires w Argentynie. Kolejne miasta to Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manila, Paryż, Rzym, Toronto, Kolonia, Sydney, Madryt, Rio de Janeiro i Kraków. To, że Ojciec Święty wybrał Kraków, wybrał Polskę, jest to bardzo ważne. Jest to taki, można powiedzieć, też i nagroda dla świętego Jana Pawła II, który 31 lat temu zapoczątkował te Światowe Dni Młodzieży. I że ono odbywa się po kanonizacji Jana Pawła II, można powiedzieć, w stolicy, w jego mieście, jest to bardzo ważne i myślę, że młodzież też wiele może skorzystać, będąc tutaj w Polsce. Światowe Dni Młodzieży odbywają się w szczególnym czasie, w Roku Miłosierdzia Bożego. Jednym z najważniejszych miejsc na świecie związanych z kultem Bożego Miłosierdzia są Łagiewniki. To stąd wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które Chrystus przekazał świętej siostrze Faustynie. Również z tego miejsca święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. W tym Roku Miłosierdzia młodzież podczas tego dnia będzie mogła po pierwsze sama doświadczyć miłosierdzia w czasie tych wszystkich spotkań, kateches, które będą się dokonywać w czasie liturgii, w czasie sakramentu pokuty i pojednania, który jest tutaj bardzo ważny, bo nie można być człowiekiem miłosierdzia, nie można głosić miłosierdzia, jeżeli sami nie spotykamy Boga, który jest źródłem miłosierdzia. Przez 31 lat Światowe Dni Młodzieży stały się wielkim i fascynującym świadectwem, jakie młodzież daje o sobie. Stały się one potężnym środkiem ewangelizacji. Żeby te Światowe Dni Młodzieży w jakiś sposób przyczyniły się do zrozumienia potrzeby nowej ewangelizacji i do tego, żeby ta młodzież odczuła, że oni są powołani do tej nowej ewangelizacji w stosunku do innych. To nie ma tak, że tylko księża mają, czy jakaś tam telewizja katolicka ma przyczyniać się do nowej ewangelizacji, czy biskupi, ale każdy z nas jest powołany do tej nowej ewangelizacji. Święty Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że młodzież jest przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Światowe Dni Młodzieży są zatem czasem pamięci, wdzięczności i wielkim zobowiązaniem wobec wielkiego papieża, który ukochał młodych.
Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkanie młodych z całego świata. Odbywające się tu w Krakowie są wielkim hołdem dla świętego Jana Pawła II, pomysłodawcy tego wielkiego święta młodych, które ukazuje, że Kościół w dzisiejszych czasach promieniuje radością i nadzieją. Papież wyląduje w Polsce około godziny 16:00. Przywita go para prezydencka. Następnie przejedzie na Wawel. Ojciec Święty podczas pobytu w Polsce będzie poruszał się specjalnie przygotowanymi samochodami. Po wizycie jeden z czterech samochodów, które zostały przekazane Caritas Archidiecezji Krakowskiej, trafi na aukcję charytatywną. Są to samochody Volkswagen Golfy Sportvany. Mają w środku trochę więcej miejsca, są trochę wyższe, więc szczególnie są lubiane przez osoby starsze, przez osoby z rodzinami, z dziećmi. One tak naprawdę przekazują trochę te wartości, które przekazuje Ojciec Święty, mianowicie skierowane są na rodziny i osoby starsze. Środki z aukcji zostaną przeznaczone na zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii przebywających w obozach w Libanie. Będzie to symboliczny dar młodych dla papieża Franciszka z okazji Światowych Dni Młodzieży. Tymczasem młodzi wciąż przybywają do Krakowa. Wielu z nich podkreśla, że to bardzo ważne dla nich być w miejscu, skąd wyszło na świat orędzie o Bożym Miłosierdziu. Skąd pochodzi święty Jan Paweł II i święta siostra Faustyna. Znamy życie świętej Faustyny Kowalskiej, życie świętego Jana Pawła II. To jest przyjemność dla nas. Wy tutaj w Polsce możecie być bardzo szczęśliwi, że macie świętą Faustynę i świętego Jana Pawła II. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu być. Cieszymy się, że jesteśmy w Krakowie, w miejscu Jana Pawła II. Naprawdę go kochamy, bo kiedy przybył do Salwadoru w latach 90. mieliśmy wojnę domową, a on przyszedł, aby dać nam orędzie pokoju, miłości i my doceniliśmy tego papieża. Więc myślę, że każdy z nas naprawdę lubi to miejsce i idziemy znaleźć siebie i znaleźć Jezusa. Wiele razy papież Jan Paweł II również nam dawał orędzie pokoju i miłości. Często robił to z okna papieskiego znajdującego się przy ulicy Franciszkańskiej 3. Pierwsze spotkanie było zupełnie spontaniczne. Do pierwszego spotkania zupełnie byli nieprzygotowani. Papież wyszedł na parapet, zaczął rozmawiać, zresztą nawiązał do tego, że jak był biskupem Krakowa, no to nie chodził po parapetach, a teraz jest papieżem i coś się chyba pogorszyło, bo już chodzi po parapetach. Całe to spotkanie na Franciszkańskiej 3 zrodziło się z potrzeby serca, a może inaczej z potrzeby serc i tego serca papieskiego, które było zawsze pełne miłości do młodych ludzi i z potrzeby serc młodych ludzi, których tutaj nikt specjalnie nie musiał zapraszać, ani wtedy, kiedy był papież Jan Paweł II, ani wtedy, kiedy był papież Benedykt. Jestem przekonany, że tak samo zrodzi się to spotkanie podczas pielgrzymki papieża Franciszka do Polski, z potrzeby serca. Od dzisiaj do piątku przy tym oknie młodzi każdego wieczoru będą się mogli spotkać z papieżem Franciszkiem. W obliczu krwawych wydarzeń w Europie Zachodniej pojawia się pytanie o bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Polski rząd zapewnia, że młodzi pielgrzymi są bezpieczni w całym kraju. Bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży jest dla nas sprawą priorytetową. Mogę zapewnić, że wszystkie służby działają, czuwają. To jest w tej chwili największa troska polskiego rządu, żeby przebieg Światowych Dni Młodzieży był bezpieczny, spokojny, żeby młodzież mogła cieszyć się tym, że jest razem, żeby to wielkie święto młodości, ale też i wartości, i wiary było świętem, które łączy, a nie które jest w obliczu tych niebezpieczeństw w jakiś sposób zagrożone. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, wszystkie służby działają, są na miejscu, są kontrolowane wszystkie miejsca, gdzie są skupiska publiczne i ta troska w tej chwili służb i nadzorujących ministerstw jest jak największa. Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży wspiera wojsko. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwa tysiące żołnierzy, żandarmeria i lotnictwo. Młodzi przyjaciele, serdecznie Was witam w imieniu Wojska Polskiego na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ci wszyscy, którzy służą w wojsku, niech uważają siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności narodów. Święty Jan Paweł II, papież, syn oficera Wojska Polskiego. Historia Wojska Polskiego ściśle związana jest z chrześcijaństwem.
to w pierwszych wiekach naszej ojczyzny rycerze, idąc na bój, szli z pieśnią Bogu Rodzica na usta. To na sztandarach Wojska Polskiego jest wypisana dewiza Bóg, honor, ojczyzny. Jesteście powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów. Każdy z was odgrywa rolę strażnika, który musi wytężać wzrok, aby zawczasu zażegnać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość i pokój. Jan Paweł II tymi słowami w pełni oddał misję Wojska Polskiego, którą jest obrona państwa, udział w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa oraz pomoc ludziom dotkniętym tragedią wojny, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami współczesnego świata. Wartości te oparte są na chrześcijańskim etosie rycerskim, który nakazywał bronić słabszych i pokrzywdzonych. Zmieniają się czasy, zmienia się technika, a te symbole, które były wyryte na zbrojach husarii, do dzisiaj widnieją na sztandarach Wojska Polskiego. Wartości i tradycje kultywowane przez Wojsko Polskie od setek lat były nieodłącznym elementem polskiej tożsamości narodowej i wychowania młodzieży. Ta ciągłość międzypokoleniowa i świadomość własnych korzeni dały Polakom siłę do przetrwania ponad 120 lat, kiedy Polski nie było na mapach świata. Nasza historia jest prawdziwym świadectwem wartości wypisanych na wojskowych sztandarach. Wojsko Polskie buduje mosty, nie tylko te stalowe, po których dzisiaj stąpacie, ale również te mosty pokoju, jedności i przyjaźni. Dlatego dzisiaj, jeśli spotkacie żołnierza polskiego, to pozdrówcie go serdecznie, bo spotkaliście przyjaciela. Korzystajcie z czasu spędzonego w Krakowie. Krzesińskie Tygrysy czuwają nad waszym bezpieczeństwem. Komisja Europejska po raz kolejny zajmie się dziś konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Decyzja budzi zdziwienie. Nie zakończył się bowiem proces legislacyjny ustawy, nad którą będzie debatowała komisja. W zeszłym tygodniu parlament przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Uczyniliśmy wielki krok do przodu i powinniśmy z tego powodu się cieszyć. Trybunał Konstytucyjny uzyskuje podstawę prawną do działania. Taką podstawę, która przez nikogo nie będzie kwestionowana. Opozycja krytykuje tryb prac nad ustawą, zarzuca niekonstytucyjność oraz że dokument nie wypełnia założeń Komisji Weneckiej. Kolejny wstyd, kolejna hańba, kolejny skandal w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja jak mantrę cały czas powtarza tą samą narrację. To zmiana ustroju, jest to zamach na naszą konstytucję. Wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej, przyjdzie z tego zdać sprawozdanie. Uważamy, że ta ustawa w dalszym ciągu blokuje działanie Trybunału Konstytucyjnego i opóźnia działania. Dziś sytuację w Polsce w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego ma ponownie omówić Komisja Europejska. Unijni urzędnicy mają przedyskutować ewentualne dalsze kroki w ramach prowadzonej od stycznia procedury ochrony praworządności. W ocenie Komisji Europejskiej nowa ustawa nie rozwiewa obaw oraz budzi nowe. Komisja Europejska powinna zająć się ważniejszym problemem, jakim jest bezpieczeństwo, podkreśla premier Beata Szydło. Nad tym najważniejszym problemem europejskim, czyli terroryzmem. I zacząć politycy europejscy i również ważni urzędnicy europejscy zastanawiać się nad skutecznymi rozwiązaniami. Natomiast nie zajmować się sprawami, które nie są w tej chwili naprawdę ani nie powinny być przedmiotem posiedzeń Komisji Europejskiej, ani przede wszystkim nie są zakończone. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym czeka bowiem jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Tutaj proces nie jest zakończony i dziwię się, że Komisja Europejska chce zajmować się ustawą, która jeszcze nie tylko, że nie została podpisana i nie weszła w życie. A to niestety pokazuje, że Komisja Europejska stała się jedną ze stron tego sporu.
970 milionów złotych, tyle w ciągu 5 miesięcy tego roku na sprzedaży węgla straciło górnictwo. To ogromne straty. Rząd cały czas pracuje, aby uratować przemysł górniczy, który został totalnie zaniedbany przez poprzednią ekipę rządzącą. Strata netto górnictwa w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2016 roku wyniosła 10 milionów 300 tysięcy złotych wobec 1 miliarda 1 miliona złotych w tym samym czasie przed rokiem. Poprawa wyniku netto nie wiąże się jednak głównie z poprawą wyniku na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, ponieważ ta przyniosła górnictwu do końca maja 970 milionów złotych strat. Na wysokość straty netto wpływają wyniki na pozostałej działalności oraz sprawy księgowe związane na przykład z majątkiem spółek czy rezerwami. Dotyczy to na przykład Polskiej Grupy Górniczej. Maj był pierwszym miesiącem jej działania po przejęciu kopalń od kompanii węglowej. Od początku stycznia do końca maja średnia cena tony węgla była o 41 zł niższa niż w tym samym okresie przed rokiem. A to oznacza 15-procentowy spadek. Spadające ceny węgla wymuszają obniżkę kosztów jego wydobycia. Jak poinformował prezes katowickiego holdingu węglowego Tomasz Cudny, w tej spółce udało się dotąd zmniejszyć koszty wydobycia węgla o 23 zł na tonie. Jest to wciąż zbyt mało wobec niskiego poziomu cen węgla. I na teraz to wszystkim w informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Deszcz i lokalne burze nad Wyspami Brytyjskimi, w centrum i na wschodzie. Na pozostałym obszarze pogodnie. Od 22 stopni w Londynie do 37 w Madrycie. A w naszym kraju deszczowo. Pogodnie tylko na północy, w centrum i na Lubelszczyźnie. Po południu parasole przydadzą się mieszkańcom całego kraju. Burze miejscami będą intensywne. Więcej przyjaśnień jedynie na północnym wschodzie. Od 28-29 stopni w zachodniej części kraju do 30-32 w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a podczas burz silny i porywisty ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie i wyniesie około 1014 hektopaskali. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.